To jest program Wolne Głosy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości. A są nimi profesor Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Komitet Nauk Pedagogicznych, Polska Akademia Naukowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice Szkole. Witam Pana. Halo, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Panu. Słyszymy się, świetnie. Panowie, zebraliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o tym, jak wygląda dzisiaj obecnie właśnie szkoła podstawowa, ale również jak wygląda nauczanie na uniwersytetach, bo my wiemy, że zapraszając tutaj gości związanych z ministerstwami, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, usłyszymy, że wszystko jest dobrze. Ale nie o to chodzi. O to chodzi, żeby właśnie rzeczywiście tak szczerze porozmawiać na temat tego. Od 9 listopada zdalne nauczanie mają wszyscy tak naprawdę. Jak sobie radzą nauczyciele, tak po ludzku, nauczyciele i rodzice? Pan profesor Marek Konopczyński, bardzo proszę. Tak, to jest niewątpliwie bardzo trudny czas. To jest wielkie wyzwanie dla polskiej edukacji. Chyba po raz pierwszy mamy do czynienia z takim zjawiskiem masowego problemu edukacyjnego. Ja to zawsze porównuję do czasów, których nie pamiętam na szczęście, ale do czasów wojennych, bo w zasadzie toczy się wojna. Wojna z niewidocznym wrogiem, jakim jest koronawirus COVID-19. I teraz takie trzy podstawowe aspekty. Pierwszy aspekt jest to sprawdzian dla całej infrastruktury teleinformatycznej, nie tylko szkoły, ale w ogóle Polski, naszego kraju. Czy jesteśmy do tego dobrze przygotowani? Trudno powiedzieć, że bardzo dobrze i trudno powiedzieć nawet, że jesteśmy dobrze przygotowani. W moim odczuciu jesteśmy dość słabo na taką sytuację przygotowani. Drugi aspekt jest to kwestia przygotowania personalnego, czyli nauczycieli, uczniów, rodziców. Takich doświadczeń wcześniej żeśmy nie mieli. W związku z tym też no, trudno porównywać do czegokolwiek. Jest to wielkie, wielkie wyzwanie. No i trzeci problem to jest problem natury takiej, nazwałbym, psychologicznej. Otóż my na polską szkołę, na szkołę w ogóle patrzymy głównie pod kątem dydaktycznym. Patrzymy pod kątem materiału, programu, materiału, który młody człowiek ma w trakcie swojej edukacji przyswoić. Ja na szkołę patrzę szerzej i patrzę na szkołę jako środowisko wychowawcze, środowisko socjalizacyjne. I twierdzę, że o ile z kwestią dydaktyczną, kwestią programową, my jesteśmy w stanie, nawet przy zubożonych treściach programowych, bo ja od dawna twierdzę, że one są przeładowane, to jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić, to mamy wielki problem z taką socjalizacyjną czy uspołeczniająco-wychowawczą funkcją szkoły i tu obawiam się będą największe straty, bo szkoła to nie jest tylko nauczanie, wtłaczanie wiedzy. Szkoła to jest również środowisko rówieśnicze, to są wpływy wychowawcze, wpływy socjalizacyjne, czyli wpływy uspołeczniające. I tu bym dopatrywał się największego problemu pandemicznego. Uważałem ze względu na jednak informacje dotyczące tego, że szkoła może być siedliskiem koronawirusa, uważałem, że w zasadzie od 1 września, o tym pisałem, mówiłem, od 1 września powinniśmy przejść na system zdalny. I wydaje mi się, że jednak to był błąd, że zaczęliśmy normalnie edukację, a potem żeśmy ją przerwali. Może lepiej by było od początku próbować w systemie zdalnym, wiedząc, że i tak ponosimy ogromną stratę natury właśnie wychowawczo-uspołeczniającej. To będzie strata bardzo trudna do odrobienia. Zapytam zatem mojego drugiego gościa. No właśnie, jest takie obciążenie psychiczne. Na pewno to obciążenie jest na nauczycielach, na uczniach, na studentach, ale i też na rodzicach. Jak my sobie wszyscy z tym radzimy? Bardzo proszę, pan Wojciech Starzyński.
Ja w przeciwieństwie do pana profesora trochę inaczej postrzegam tę sytuację. Otóż obserwując od marca to, co się działo w polskiej szkole, ja byłem mile zaskoczony, ponieważ w moim odczuciu, w tej trudnej, zupełnie nietypowej sytuacji, w większości wypadków nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, uczniowie, również kuratorzy, administracja samorządowa, a również Ministerstwo Edukacji zdali egzamin zupełnie nieźle. I w moim odczuciu to ten cały proces nauczania przebiegał nie najgorzej, o czym zresztą świadczyły wyniki końcowe, choć oczywiście podlegał różnego rodzaju zaburzeniom. Mam nadzieję, że w tej obecnej sytuacji, która ja nie byłem zwolennikiem ograniczenia szkoły do tylko szkoły online od 1 września, w przeciwieństwie do pana profesora, ale rozumiem, że w tej chwili sytuacja wskazuje na konieczność tego typu rozwiązań, ale mam nadzieję, że to doświadczenie z tego poprzedniego okresu będzie przynosiło pozytywne skutki również w tej chwili. I zwracam uwagę na jedno. Pan profesor oczywiście ma rację, zgadzam się całkowicie, jeśli chodzi o to wszystko, co dotyczy procesów wychowawczych. To jest zresztą słabość polskiej szkoły, że ona się w ogóle przez lata zajmuje kształceniem zawodu, uczeniem przedmiotów. Natomiast w ogóle procesy wychowawcze na terenie szkoły są zaniedbane w moim odczuciu. Ale ja wielokrotnie mówiłem, że szkoła na miarę wyzwań XXI wieku i naszych, to jest szkoła w życiu, w której uczestniczą wszyscy, w którym tworzą wszyscy uczestnicy życia szkolnego, czyli nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy, rodzice i administracja oświatowa. I być może, że ta sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że ci wszyscy uczestnicy życia szkolnego, gorzej czy lepiej, no na razie na formie online, ale musieli się z sobą dogadać, musieli się włączyć w życie tej szkoły. W związku z powyższym tę bardzo nietypową i bardzo trudną sytuację postrzegam również jako taką pewną szansę, która się potem, kiedy już będziemy uczyli się w warunkach normalnych, przełoży właśnie na taką budowę wspólnej przestrzeni szkolnej. A propos tej szansy, to ja tak się zastanawiam, czy ten czas właśnie zdalnego nauczania będzie takim nowym otwarciem też pod kątem technologicznym, bo ja tutaj podam przykład z własnego podwórka. Moja mama jest nauczycielem klas 1-3 i tak naprawdę jest chwilę przed emeryturą i ona musiała się nauczyć, stać się, no, dla niej kwestie właśnie takie technologiczne, komputerowe, one nie były najłatwiejsze. Tutaj w bardzo szybkim tempie musiała się tego wszystkiego nauczyć i podobnie też jej koleżanki. Czy te osoby, ci nauczyciele dali radę? No bo podejrzewam, że na studiach jest trochę inaczej, że wykładowcy trochę częściej korzystają z tych form, a w szkołach tych właśnie podstawowych, w mniejszych klasach, to nauczyciele bardzo często mają bezpośredni kontakt. Czy ja się mylę? Jak to jest, panie profesorze? No więc przede wszystkim mało znam ludzi z takim doświadczeniem i kompetencjami jak pan Wojtek Starzyński. I zgadzam się, tam gdzie się zgadzamy, to jest świetnie, tam gdzie się nie zgadzamy, niech tak pozostanie. Natomiast zgadzam się z jedną tezą, że ten czas, okrutny czas zresztą dla wielu osób, jest również czasem szansy. To znaczy wydaje mi się, że doceniamy znaczenie więzów międzyludzkich. Doceniamy znaczenie interakcji, doceniamy znaczenie kontaktów międzyludzkich. I czas popandemiczny będzie, mam nadzieję, czasem takiego wzmożonej przyjaźni, wzmożonych kontaktów. Ludzie będą tego łaknęli. Wracając do tego pytania, pani redaktor, no przede wszystkim wielki szacunek dla pani mamy. Nauczyciele klas 1-3 w różnych międzynarodowych badaniach, które są prowadzone, polscy nauczyciele wypadają znakomicie. Zresztą w ogóle twierdzę, że polska szkoła, najmocniejszym punktem polskiej szkoły są właśnie klasy 1-3. Wtedy, tam, gdzie jest nauczanie zintegrowane, później, kiedy jest nauczanie już przedmiotowe, to już nie jest tak dobrze. Natomiast w klasach 1-3 jest naprawdę bardzo wysoki poziom i być może ta koncepcja powinna w ogóle przeniknąć całą polską oświatę, czyli nauczanie powinno być zintegrowane, nie przedmiotowe. To jest również szansa dla nauczycieli oczywiście. Poznawanie czegoś nowego, no uczymy się całe życie. Tak jak kiedyś zakładano, że będziemy się uczyli część życia, potem będziemy pracowali, teraz się uczymy całe życie bardzo i to jest jakby twórcze. Studenci są oczywiście lepiej przygotowani, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń.
swobodnie się poruszają. Aczkolwiek moje doświadczenia z małymi dziećmi są takie, że małe dzieci, czyli dzieci 7, 8, 9-letnie świetnie sobie radzą w tej przestrzeni. Czasami nawet lepiej jak rodzice albo dziadkowie, tak, prawda? Oczywiście, zresztą to był przykład, jak nie mogłem znaleźć głosu, to poprosiłem młodego człowieka, żeby mi ten głos pomógł na Skype'ie odzyskać. Natomiast pytanie jest ciągle otwarte. Ja bym mimo wszystko nie zawężał szkoły do tylko zadań dydaktycznych. Czego mi brakuje w obecnych czasach? Otóż w obecnych czasach, tych czasach pandemicznych, tych czasach właśnie zdalnego nauczania, brakuje mi dalszego kontaktu nauczycieli z uczniami, ale poza dydaktycznego kontaktu. I mógłbym apelować do władz edukacyjnych, do Ministerstwa Edukacji o to, żeby pomyśleć, czy pewną formę zajęć pozalekcyjnych, czyli pewną formułę takich spotkań swobodnych w takim kręgu jakby szkolnym, nie organizować online dzieciakom po lekcjach. No tak, bo to prawda, panie profesorze, no, dzieci przede wszystkim, one tęsknią za swoimi nauczycielami i ja to też często słyszę od chociażby mojej mamy. Chciałabym zapytać pana Wojciecha Sterzyńskiego, no właśnie, tutaj jest tęsknota za nauczycielem, brakuje tej relacji. Czego brakuje też rodzicom, jeśli chodzi o to zdalne nauczanie? No rodzicom też niewątpliwie brakuje relacji bezpośredniej z nauczycielami, bo rodzice bardzo zawsze dążą do tego, żeby bezpośrednio od nauczyciela czy drugiego dowiedzieć się o tym swoim dziecku. Ale jednocześnie ja myślę, troszeczkę odchodząc od pytania pani redaktor, ja myślę, że znowu w tej trudnej sytuacji warto dopatrywać się pewnych szans. Ponieważ myśmy nawet jako Fundacja Rodzice Szkoły organizowali ostatnio online 3 webinaria skierowane do nauczycieli, do rodziców, dotyczące różnej tematyki. Ja raptem sobie uzmysłowiłem, że właściwie w pewnym zakresie nauka online to jest przyszłość XXI wieku i że to jest nieuniknione. I być może, że ta sytuacja pandemiczna przyspiesza ten proces, który jest procesem nieuniknionym, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że to się nie może nauka sprowadzić tylko i wyłącznie do tego procesu. I myślę, że nawet w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, nawiązując do tego, o czym powiedział pan profesor, rzeczywiście próbujmy nawet na drodze online budować te relacje międzyludzkie, a nie tylko uczyć tą drogą. Bo tego również bardzo wyraźnie brakuje rodzicom. Dlatego rodzice mieli bardzo mieszane uczucia i nadal mają bardzo mieszane uczucie, czy zamknięcie szkoły, pewnie nie konieczne ze względów epidemiologicznych, ale jednak jest spora grupa rodziców, która uważała, że to nie jest dobre rozwiązanie i na pewno w tej sprawie są podzielone głosy, co jest zupełnie naturalne, ponieważ rodziców jest parę milionów, uczniów jest parę milionów, a nauczycieli jest kilkaset tysięcy, więc w takiej dużej grupie ludzi muszą być różne. Panowie, bardzo ważna kwestia przed rozpoczęciem zdalnego nauczania, kiedy dowiedzieli się rodzice, czasami opiekunowie dzieci, studenci, no wszyscy. To była też taka raczej zagwozdka, bo nie wszyscy mają technologiczne ten sprzęt. Tutaj problem też finansowy się pojawił. Nie każdy ma odpowiedni, dobry telefon, nowoczesny czy laptop. Czy powinniśmy kłaść nacisk na obecny rząd, aby wspomagał właśnie finansowo to zdalne nauczanie? Ja tylko przypomnę, że rząd ma przeznaczyć 300 milionów złotych na między innymi zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych. Panie profesorze. Znaczy tak, ja myślę, podobnie jak pan prezes Wojciech, że od tej przyszłości nie uciekniemy. Że przyszłość cywilizacji to będą jednak w dużej mierze kontakty upośrednione w cyberprzestrzeni, pociągające ze sobą oczywiście różne, również negatywne skutki, no ale płyniemy z prądem rzeki, prąd rzeki jest bardzo silny i nas porwie i raczej się nie uda płynąć wbrew prądowi. W związku z tym na pewno trzeba nakłady ponosić. Pytanie oczywiście, do czego ten sprzęt ma służyć? Na ogół dla młodzieży taki sprzęt służy bardziej do zabawy, aczkolwiek zabawa też ma edukacyjne swoje znaczenie.
teraz jest wykorzystywany do edukacji, ale sprzęt, który jest sprzętem edukacyjnym, powinien spełniać też szereg innych funkcji. To nie powinien być zwykły taki sprzęt, telefon, iPad czy jakiś zwykły komputer, tylko powinien być dawać szersze możliwości eksperymentowania, szersze możliwości jakby zapoznawania się z tą przestrzenią. Problemem zawsze było, i tak wynikało z moich badań kiedyś prowadzonych wspólnie z NASK-iem, że młodzi ludzie spędzają bardzo dużo czasu przed ekranem, czy telefonu, czy komputera. To jest kilka godzin dziennie. Panie profesorze, muszę już panu niestety przerwać, bo jeszcze chciałabym właśnie o ostatnie zdanie zapytać pana Wojciecha Starzyńskiego i niestety czas dobiega końca. Tak, trzeba inwestować w infrastrukturę, inwestować w sprzęt, ale sprzęt nie podstawowy taki, tylko sprzęt perspektywiczny. Pan Wojciech Starzyński, bardzo proszę, jeszcze ostatnie zdanie. Czy powinniśmy inwestować, czy rząd powinien inwestować? Tak, ja jednym zdaniem dosłownie. Tak, uważam, że rząd powinien inwestować, ale uważam, że w sprzęt powinny inwestować wszystkie organy, które zajmują się oświatą, czyli powinna być tu wspólna inwestycja rządu, organów prowadzących, czyli samorządów terytorialnych, bo są samorządy terytorialne oczywiście dosyć ubogie, ale są takie, które zdecydowanie stać na to. Oczywiście w miarę możliwości również powinni inwestować w to rodzice. Osiągnięcie, powiedziałbym, pominięcie sporów politycznych, które w Polsce, nawet to śmieszne, ale nawet w takich sprawach jak zakup sprzętu komputerowego do szkół czasem dzieli, namawiam do przezwyciężenia tych takich właśnie sporów politycznych i wspólne zatroszczenie się o wyposażenie szkół, uczniów, nauczycieli w sprzęt niezbędny do tego typu procesów, jakie zachodzą i będą zachodziły, tak jak wspomniał pan profesor. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli pan profesor Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Polska Akademia Nauk, a także Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice w Szkole. Bardzo panom dziękuję, a już za chwilę program Uwaga na Zdrowie, a po tym programie oczywiście informacje w Telewizji Republika, które poprowadzi Paulina Bilińska. Do zobaczenia.